Witam Was na kanale Simomania. W moim wyzwaniu tworzymy awatar znanych ludzi, postaci i youtuberów. Dzisiaj chciałabym stworzyć kolejną postać, a właściwie youtubera, na życzenie Ady Czekolady. Jest nim Naruciak, będzie to mężczyzna. Musimy zmienić tak na mężczyznę. Tak, Adam Naruciak, nastolatek. Z tego co się doczytałam, to jest, ma 18 lat. Jeśli chodzi o aspiracje, myślę, że popularność i przyjaciel świata. Jeśli chodzi o cechy, to kreatywny i wesoły. Myślę, że też tutaj mogłabym wybrać głupek, że jest często rozmawiany w tych filmikach. Powiem, że tak nie miałam czasu, żeby się zająć tą postacią, ale z tego, co pooglądałam i zobaczyłam, to stwierdziłam, że te cechy będą pasować, no ale nie dam głupka, ponieważ źle to się kojarzy, urazić. Dobra, moi kochani, ja się biorę za tworzenie i widzimy się po krótkiej przerwie. Dobra, moi kochani, witam Was po krótkiej przerwie i taka jest propozycja mojego Naruciaka. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Zdjęcia nie będę dołączać, ponieważ są znane. Jak wygooglujecie Naruciaka, to pokażę Wam zdjęcia. Ja korzystałam chyba z ostatniego, on w takiej koszulce niebieskiej. Postanowiłam właśnie go, jak widzieliście, tam trochę poprzebierać inaczej. Trochę bardziej młodzieżowo skorzystałam tutaj z miejskiego życia w dodatku. Tam gdzieś był w czerwonych trampkach, stwierdziłam, że czerwone trampki też mu dam. Tak, to jest propozycja codziennego. Powiem, że tak, jeśli chodzi o włosy, to zawsze jak zawsze mam problemy, ponieważ nie można idealnych, tak, dobrać włosów i dlatego to jest kilka, z których z modów korzystałam oczywiście. Jeśli chodzi o właśnie o mody, nie będę dołączać Wam, bo wszystko, co skorzystałam z modów, to jest na TSR, a ja tych linków nie pamiętam i nie dołączę do filmika. Mam nadzieję, że odnajdziecie je sami. Tak, to jest propozycja oficjalnego. Tutaj w okularkach, on też kiedyś tam w okularkach chyba troszeczkę ciemniejszych. Nie wiem, czy nie można by było tego zmienić trochę kolorystycznie. Nie, jest najciemniejszy. Albo takie. Dobra, to będą te. To był oficjalny, tu jest sportowy. Tu zmieniam fryzurę, jak widzieliście. Trochę ten kolor mi tutaj, on ma taki ciemny brąz. Oczy podejrzewam, że ma niebieskie, tak jak tak się przyglądam, trochę z żółtym. No, to też nie ma idealnych, to też są oczy z modów. A jeśli chodzi o włosy, to Wam już mówię, to są te włosy. I tutaj tak parę pasowało, ta w ogóle fryzura, te włosy, one powinny być zaczesane w drugą stronę, ponieważ on się czesze w drugą stronę, a nie w tą. Dobra, i znowu mi coś tutaj nie, to były te i to były te. A te ciemniejsze? Nie, te są brzydkie, dobra. Teraz nie wpadają, te są już inny kolor. Nie, to te są najbardziej odpowiednie. Zaraz sprawdzę, czy mi nie zmieniło koloru tutaj. Nie zmieniło mi. Byliśmy na sportowym. I dam mu bluzę taka pomarańczowa. To gdzieś chyba widziałam pomarańczową, jak widzieliście tutaj, ja miałam w... ubranego go w bluzę i ufam, mówię. Niemieckie życie to mi bluz nie dodało. Tą w paski, ale tutaj też chyba była taka pomarańczowa. Ale nie wiem, ta mi się nie za bardzo podoba. Ta w paski też nie za specjalna, dlatego stwierdziłam, że to. A jeszcze mam taką bluzę, ale ona nie ma kolorów. Ale też jest fajna. Młodzieżowa. No dobra, ale nie wiem właśnie, czy wtedy bym mu zmieniła kolor spodni. Zmieniam wszystko, pomarańczowe, nie zielone. Fajnie wygląda w tych, nie? Może go tak zostawię. Wiecie, zawsze coś nowego. Tutaj koszulka chyba też jest z lodów, ale to wszystko mówię, to jest wszystko z TSR. Z tej strony. I tu też zmieniam fryzurę do snu. To jest ubiór imprezowy. Spodnie ma z modów. Tak, spodnie ma z modów. Tu miałam jeszcze... No, dla mężczyzn powiem, że jest ciężko fajne rzeczy. Są też jeszcze jakieś fajne spodnie. Jeansy. Ale te są podwinięte, nie? Może nie zupełnie. Tamte mi się bardziej podobały. To jeszcze mamy kolorystykę, można by było inną kolorystykę, może ciemniejsze trochę dać. Te są jasne, o co? Te były fajne. O. Dobra, a kurtka była chyba z miejskiego życia. Ja już sprawdzę z pakietu. Pakiet. Miejskie życie. Jeszcze myślałam o tej kurtce, ale to też jest fajne, nie? To też fajnie by się prezentował, więc widzicie, tutaj można trochę pobawić się. Wiecie co, na imprezę to tutaj tak bardziej, taką imprezę, taką bardziej oficjalną, tu można powiedzieć taką z wypad z kolegami, nie? Wtedy kolor butów by trzeba było zmienić. Dobra, ale zostawiam ten. I jeszcze do kąpieli. Widzicie, tu dałam okulary. Okulary były chyba też z modów. Zerkam, tak. Też są z modów. Wszystko, tak jak powiedziałam, znajdziecie na TSR. Ja linków nie będę dołączać, Naruciaka będziecie mogli, będzie do pobrania w galerii Simomania 01. Dobrze, moi kochani, ja się z Wami żegnam. Zachęcam Was do polubienia strony Sim-Holik na Facebooku i do kolejnego odcinka. Cześć, pa, pa.